Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie. Przed nami Schecter. Jest to model Kate Merrow 7, czyli wersja 7-strunowa z dłuższą menzurą 26,5 cala. I jest to wersja MK3, czyli już trzecia odsłona tej gitary, która naprawdę może się podobać. Moi drodzy, instrument dość specyficzny, ponieważ jest to instrument naprawdę dla muzyków, którzy są fanami ogólnie muzyki dżentowej, metalowej. Myślę, że do tego głównie jest przeznaczony, ale czyste brzmienie na tych przetwornikach, które tutaj są, o których zaraz wspomnę, również robi robotę. Więc jeżeli szukacie takiego ultra sportowego, 7-strunowego instrumentu, to ten instrument może być ciekawym tematem dla Was. Pokrótce, korpus jest dość cienki, jak w Ibanezach S, nieco grubiej może tu jest na krawędziach, ale wygląda to bardzo, bardzo zbliżenie do S-ki. Widać, że zapęd gdzieś tam w tą stronę chyba Kate miał. Co więcej, dodatkowo mamy tutaj nakładkę z klonu falistego, ładną żyłeczkę jeszcze czarną dookoła. I korpus jest naprawdę świetnie wypracowany, świetnie wyprofilowany ze wszystkich możliwych stron. Ten tył również jest taki lekko zaokrąglony, ergonomicznie naprawdę jest wyjątkowo. Co do przetworników, są to przetworniki Schecter Diamond model Kate Merrow. One zachowują się bardzo selektywnie na przesterowanych dźwiękach i mają, może nie mają takiego punchu ogromnego przy czystym, ale myślę, że to brzmienie jest bardzo nowoczesne czystych dźwięków zapodanych na te przetworniki, dlatego że dzisiejsza muzyka charakteryzuje się troszkę innym podejściem do czystych brzmień niż taka opcja jak dla fanów Fendera. To jest zupełnie inny rodzaj czystego soundu. Tutaj dodatkowo mamy most typu hardtail, czyli kawałek prostego, standardowego mostu, struny przez korpus. Mamy dodatkowo przełącznicze, które rozpina nam cewki. Oprócz tego trójpozycyjny przełącznik i potencjometr głośności. Bardzo prosta konstrukcja. Jeżeli chodzi o korpus, mamy to wyjaśnione. Jeżeli chodzi o gryf, gryf jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, ponieważ jest to takie, producent określa to jako Teen U i byłbym w stanie tak to też określić. Dla mnie te ranty są dość wysoko dopiero zabierane, czyli to nie jest takie C, ale za to gryf jest bardzo cienki, jak na 7-strunową gitarę i myślę, że dlatego zostały tutaj krawędzie, choćby ze względu jeszcze na fakt, że w środku tego gryfu są poprowadzone pręty z włókna węglowego, żeby on był stabilny, właśnie dlatego, że jest dość cienki. Podstrunica hebanowa, nabito na nią 24 progi X-Jumbo, czy Extra Jumbo, czy Super Jumbo, jak wolicie. Bardzo dobrze wypracowane, bardzo dobrze wypolerowane i tutaj naprawdę wszystko działa. Dodam tylko, że bardzo fajnym rozwiązaniem Schecter się charakteryzuje w niektórych modelach gitar, że ma te takie kropeczki, które są standardowe, to tylko ma takie ringi dookoła. Kate Merrow ma akurat do pewnego momentu pojedyncze, później dwa na 12 progu, znowu pojedyncze i na 24 progu trzy. Pręt jest montowany od tej strony, tutaj jest jak w Music Manach. Mamy możliwość w bardzo prosty sposób regulacji. Wystarczy nam taki kawałek imbusa czy jakiegoś pręcika, który jest w zestawie i tylko sobie ruszamy, wszystko się zgadza. Nie musimy się martwić, że gdzieś podczas koncertu albo gdziekolwiek indziej nie będziemy mieć dostępu do tego prętu, że będziemy musieli go odkręcać i tak dalej i kombinować. Gdyby coś się oczywiście wydarzyło. Klucze olejowe 4x3 w układzie główka, naprawdę fajna. Dodam tylko, że gryf jest z klonu i to takiego klonu, że jest przekładka. Klon pieczony, klon standardowy jasny. Pieczony, jasny, pieczony. Fajnie to wygląda od tej tylnej strony, zobaczycie za chwilę. Pozdrawiam Was serdecznie, tyle o instrumencie. Posłuchajcie pokrótce jego charakterystykę brzmienia, bo oczywiście wiadomo, że żeby nabyć taki instrument, to albo trzeba być święcie przekonanym, że się go chce, albo po prostu trzeba obejrzeć pewnie sporo więcej, ale mniej więcej charakterystykę ogólną brzmienia będziecie mogli tutaj odczuć. Pozdrawiam Was serdecznie, gitara naprawdę fajna, naprawdę dobrze zrobiona i może się podobać. Dodam jeszcze tylko, żebyście zaglądali na naszą stronę gitarcenter.pl i odwiedzali nasz kanał YouTube. Trzymajcie się, cześć!